koło godziny 10 myśleliśmy, że to ostatni front polski. Okazało się, bo takie skurzone były. Nie mogliśmy odróżnić to Stefanem. Nie mogliśmy odróżnić mundurów. A to jednak Niemcy 5 motorów z koszami i automaty miały na tych koszach maszynowe karabiny. I pojechali za Sobkiewiczów na tę górkę, tam już za Strzymno, w stronę Winiawy. A ja wtedy, jak do Winiawy chodzili 8 września, to była msza w kościele, godzinie 9. I ja szłam tam koło kościoła, a w tym jedzenie, ale się przestraszyłam bardzo. Ukurzony, padły zęby i oczy mi się szkliły. No ale z takim, na motorze, z takim wielkim czółnem był ten motor, ale okropnie się przestraszyłam. No on przystaje, Komeja. Nie rozumiałam, nie wiem co to jest Komeja, ale idę, tak idę. Płakać mi się chce. A on mnie tak pogłaskał, tak przytulił do siebie. Mówię, Jezus, tak sobie pomyślałam, teraz mnie zabije. A on do tego czółna i tam miał walizkę i wyjął czekoladę i daje mi. A ja miałam zapowiedziane, żebym nic od Niemców nie brała, bo tak mówili, że będą zabijać dzieci, języki będą obrzynać ludziom. Ja sobie tak to pomyślałam, a mówię, Jezu, to już po mnie. A on wyjmuje tę czekoladę z tego, z tej walizki, z tego czółna i daje mi. A ja mówię, że nie, a on byte. Ja mówię, że nie. I tak mnie po głowie pogłaskał, tę czekoladę odwinął, ułamał sobie, wziął do buzi, a później mnie daje. No i ja wziąłam tę czekoladę. Tak, gdy jak wkroczyli, to tatuś tak zapowiadał mojemu bratu, żeby aby nie uciekały, żeby się nie zbliżały, bo może Niemcy przyjdą. A one, także z nich się na paświsku zebrało dużo i tam taki wietrok był i tam rzyka, kole Kochunowa. No i oni tak się, że z 15 tych chłopaków na kunie wsiadły i chciały zobaczyć, bo myślały, że to polskie wojsko idzie. No i jechały. Jak tamte zobaczyły, to zaczęły strzelać Niemcy. No i także pod moim bratem kobyłę zabiły i pod Adamczykiem też kobyłę zabiły. No i później jeszcze jedne, Szlifierczykową, to taki Gil z Rykowa jechał na tę kobyłę, bo tu służył u Szlifierczyka. No i Jagustyniok na swojej kobyle jechał, ale jego kobyły nie zabiły, tylko niego zabiły. Jagustynioka, Stasia. Jak się nie wyprowadzicie, to was sparymy. Wszystko was wypalimy, te Niemcy tak powiedzieli. To u nas ojciec miał 2 krowy, konia, panie i my tam w tych chałupkach byli. Nie wiem dokładnie przecież tego, nie mogę powiedzieć, ale tak gadali, że 140 wsi było wysiedlone. Tam wir, dębiny, wszystko to było wysiedlone. No i myśmy te krowy, co były, panie, tam te konie, chyba działowce, my panie do woza przywiązali, przyjechali do Winiały za plebanie do księdza. Żeby nas księdz przenocował, a w poniedziałek pojedziemy panie na tę kwaterę tam, gdzieśmy mieli być. Panie, ten ksiądz bardzo, bardzo panie nie miał te chęci, mówi idźcie stąd. No i w ten poniedziałek, na ten wesel noc, żeśmy się przebywali u tego księdza na podwórku. I chyba dwoje, chyba brat chyba i siostra, takie małe dzieci były. Bo nas było 9, panie, cała rodzina. W poniedziałek my, panie, pojechali do tych Kozic. Byliśmy tam 3 dni, panie. Już cośmy los tych krów jeść dali, panie, to wszystko zjedzone jest. Te ludzie tam brali, że panie, do te krowy. W poniedziałek
przyjechałem, a tym ojciec został. I ja przyjechałem i mówię, taka i taka sytuacja jest. Co ja teraz tam mam w tych kosycach robić? Łapanka, nie wiadomo gdzie się skryć. Czy w gnoju w oborze, czy w stodole. Pamiętam specjalnie tak, że to było układane, żeby z tyłu był luz. A później jak się jeszcze uleżało, to już tam można było spać nawet. Uciekajcie do kościoła, nie przychodźcie, bo tu Niemcy obstawili, panie, tutaj kościół i będą ludzi łapać, wywozić. Tośmy uciekali na noc, panie, lasy blisko były. Tośmy w nocy, panie, dotali. Po tym lesie kryliśmy się. Jest tam jakiś samochód leciał, czy znowu każdy cichutko kładł pod krzakami i lezał. Jak było parę razy, ktoś przyleciał z tego końca i mówi, chowajcie się, jak to na wsi dawniej, bo jest łapanka. No to każdy leciał gdzie tylko, ale była nieprawda. Raz to aż uciekliśmy, wie pani, gdzie jest Brzozowica. Tam mój stryj miał stodołę, ten Jaśki Mandeckiej ojciec. I myśmy tam, nas cała grupa z Wieniawy, chłopaki, dziewczyny, wszystko. I to takśmy szli przez stawy te kłudzińskie, aż tam do tego. Po rosie, po rowach różnych się przeskakiwało. Też nie było wtedy tego. A proszę pani, jak była łapanka, to wszyscy spali w domu. Bo nikt nie wiedział i nikt nie powiedział. Wczesnym rankiem, tyle że brzask się zrobił, zaczęła ta cała kolumna niemiecka, granatowa policja. Wtedy było dużo poznaniaków w tej policji, bardzo dużo. Niektórzy byli poczciwi ludzie, a niektórzy to tak jak to ludzie. To tak było nie bardzo. To myśmy weszli. Pani pewnie nie pamięta tego czworaka dworskiego, co tam był na tym placu, jak Władek, Wacek, Norek ma dom. To myśmy wszyscy, wiaderkowej chłopaki, my dwie z Lucyną, moją siostrą, wszystko na ten czworak weszło na strych. Drabinę chłopcy wciągnęli i siedzieliśmy cichutko. Tam były cztery wejścia, cztery sienie i cztery wyjścia. Ktoś z któregoś tego wejścia zakrzyknął tak, złaźcie z tej góry, bo Niemcy poszli po drabinę, będą sprawdzać, czy nie ma kogo na strychu. No to myśmy wszyscy pouciekali z tej góry i to po drzwiach. Moja siostra poszła do dworu. Nie było młodej tej pani, tylko była jej teściowa, starsza babunia już taka. I tak mówię, proszę pani, niech mnie pani gdzie schowa. A gdzie się dziecko schowam? Tak jak to dawniej na wsi, pamięta pani, z szafy to nieraz tak stały na róg. O, tam była luka. To ona tak powiedziała, chodź dziecko za tą szafę. Siostra tam weszła, odsunęły jej trochę, później zasunęły te dziewczyny, co były w kuchni dworskiej. I Niemiec tam wpadł, zajrzał za szafę i moją siostrę do samochodu. Filip Hala i zaraz jeszcze cały adres pani podam. Han był Punktstadt i kraj Samstadt, a to jest wioska Han. Pod granicą francuską do Renu tam byłam. No, wywieźli nas do Częstochowy. Tak, tam w Częstochowie znowu jakieś parowanie było tych rzeczy, te nasze bielizny stare i tak dalej, no cośmy mieli to wszystko uparowane, a my żeśmy stali tak, jak żeśmy się urodzili. Tam i takie matki ciężarne były, mężczyźni byli, tam nie było tego, tylko tak na razem nas puścili. No i proszę panią, potem nas wywieźli wieczorem do Niemiec. Wieźli was pociągiem czy samochodami? Pociągiem świńskim. No, no i potem tam znowu też byliśmy w tym Arbazancie, w tym Niemczech.
No i tam przyjeżdżali Bałorzy, co mieli nas pozabierać, przyjechali, pozabierali nas. No pojechaliśmy do tej Bałorki. No nie prosi mnie do kuchni, żeby się napić, żeby się coś tego, tylko do obory. Pokazamy krowy, świnie, no, konie pokazała, to kurmy dużo pokazała. Dopiero później, ja mówię, że chciałam się umyć. No, oni mnie nie rozumieli, a nikt nie. Ale pokazałam im wodę, bo tam kran był na dworzu, że ja się chcę umyć. Dopiero dałam miskę, umyłam się, ale nie dałam ręcznika, bo się brzydziła, bo ja Polka jestem. Musiałam się moim koszulą wytrzeć. Tak było. Chodziłam doić właśnie krowy z dwoma, kucharska, wiaderkowa, pyłkowa, no i janurków na z domu. I chodzi, to 10 krów na raz musiałam wydoić. No i trzeba było bardzo dobrze, dokładnie te krowy doić. I jedna właśnie kucharska źle wydoiła tę krowę i widział ten Niemiec, że źle i poszedł, wziął garnuszek, tam taki był stół. I wziął ten garnuszek, poszedł, pociągnął, no i jeszcze udoił pełny ten garnuszek półlitrowy. I ona jak już to mleko się wlało, bo się na wagę lało, na wagę odchodzi, a on z tyłu wziął, miał taki gumowiec, przylał i chyba ze trzy i pies skoczył, przewróciła się na bruk, potłukła, pościerała się. No ale to 3 razy dziennie tak chodziłam przez pół roku. Buraki trzeba było pluć, kamienie zbierać. Żyto, siekły, kosamy trzeba było odbierać. Później to zwoziły, bo to końmi, nie było traktoru. Na styrty trzeba było już jak muciły. Mucić tą miały maszynę na czyste ziarno i muciły. Styrty stawiały na polu i chodziło się do tych styrt. A no to całe, my grandamiśmy robili. Oto i z Ostrowinki przywoziły i z pleca. Wszystko w polu, wszystko. Plewienia były, kawał buraków było wsiane, liny całe no, hektary były lnu. Sterta później stała, gdzie to wywoziły, to nie wiem. Wszystkośmy robili. Kopaliście ziemniaki? No, motykamy, żniwa. Zwoziliśmy to ze wsi, kunie brały, to tam mieli sterty, bo tu 2 stało. Tam jak się to pleca jedzie. Wszystkośmy robili. Bo z każdego domu musiało 2 osoby iść. Płacili coś Niemcy za to? Oj, takie grosze tam. Ta. Co to to? Ani na pieprz, ani na cebulę. Tak. Było, było. Moi bracia zabili świnie, ale no, nie było kiedy oporządzić dżum, to w całości gnój zakopały, żywność wykopały, duch za oborą, wszystkie worki z mąką, to kasa, to co tam było, zakopane. Bo z czegoś trzeba było żyć? No tak, to było na zaś wszystko, żeby to jakoś to później z głodu nie przemierać. A pościel była wyniesiona do piwnicy w kartofle. Jak samoloty niemieckie jechały, to jak puściły serię, to pierzyna zrąbano, buty. Miałam buty letnie, bo to było w styczniu. To obcasy powyszczelane takie były, później dudek bereperował. Okropnie było. Oczami winiały, do posady stworzył sobie niwę. No i my tutaj wróciliśmy, to było tylko, nie wolno było trzymać tam nic, tylko co kto mógł, świnie przeważnie to już rabowały na ile wejdzie. No a krowa jedna i tam konia to, a konie to można było trzymać, bo się tym koniem szło do nich do roboty. Nie obchodziło, że tyś robił co konie widać. Południe mógł żyć, a dalej trzeba było szukać. No i cały miesiąc się robił i tyś nie płacił. Cholerny ten naród był, że on nie zastanowił się, człowiek robi miesiąc u niego i nic mu nie da. I odchodzi, nic mu nie dać. I no tyle miał, co się ukradł. A jedzenie cośmy mieli, matka w do dnia ugotowała jeść, postawiła w takich paniach
krzakach, panie, taki kufereczek był i to jedzenie w tym kufariku i na noc, i na cały dzień do lasu się szło. A na wieczór się przyjechało, dopiero się człowiek pozębił i cichutko, nie ma nikogo i panie. Był taki Józef, nie mógł jeść, żołądek go bolał, Niemiec, to moja mama mu koguta zabiła, a on pokrył mu dla nas taki worek, bryły takie cukru, tak jak to sól teraz jest, taką miałko, taki ten cukier. Przecież nie było ani cukru, ani soli nie było, ani nic. Mama moja skądś tam dorwała zielony soli, to na spół z piachem było. To w gar sypywała i dopiero tą wodą soliła. Tak było jak teraz. Opowiadam, jakie wymagania tu mają w domu. Mówię, trzeba było w tym czasie być, urodzić się, jak ja byłam. O, to jest stare, niemodne. Była tu taka krawca małego cyra. Błąkała się, to chyba z rok czasu czy coś. Za górami. Za górami, przeważnie za górami. No i złapali ją, przyprowadzili i pod sołtysa na podwórzu, tak to podwórze jest. I tam kilka, ja akurat też poszedłem, to ta Żydówczyna, przecież znała mnie i to se włosy rwała z głowy, bo już śmierć. A oni zadzwonili do przysłuchy, do żandarmerii, żeby przyjechały, bo złapały Żydówkę. Te tu kręli. I drugi taki wysoki był. Policjant przyjechał. Przyjechał polski policjant. Co? Przyjechał polski policjant. Jeszcze ja wstałem i głową zacząłem tego, bo nie mogłem patrzeć na tę Żydówę. Nie mogłem patrzeć, kiwnąłem i odwróciłem się i odszedłem w stronę Karwata, tam tego. Dogonił mnie ty taki wysoki był z nim, szwab. Oczkowic. Nie wiem czy cywil, co? Nie Oczkowic. Cywil to jakiś był cywil, po cywilnemu ubrany, ale to szwab był. Proszę, jeszcze dostałem ze dwa czy trzy razy w łeb i przyprowadził mnie na to, żeby patrzeć na tę Żydówę. Jak już później przyjechał ten polski policjant, to ja się wymknąłem, jakoś i uciekłem. A byli tacy ciekawcy, co tam szli. Na ten kierkut, a on na ten kierkut tam ją. I tam ją zastrzelił, ten polski policjant. I sołtys musiał przecież iść. Poszedł sołtys zaprowadzić gdzie. Proszę panią, całą drogę wyszczekiwała. Kto jej dawał jeść, kto im przenocował, kto ją to, wszyscy. Wszystko wychapała mordą, już tak się wyrażę. I sołtys, później raz byliśmy, bo on miał sklep i tam byliśmy, to powiadał, wygadywała. U Wachowicza coś tam zostawiła, u Foryca, u Karwata, u tych, wszystko chapała, a ten policjant, jak już zastrzelił ją, to miał prawdopodobnie wrócić się do tych widów, co były i sołtys, i ten sołtys powiadał, widzicie, dobrze, że ja przyjechałem. Bo jak byliby Niemcy, przyjechał Niemiec, to jakby to zrozumiał, to byłoby źle. Jak samoloty nadeszły, ruskie, to jak zapaliły te nasze wioskę we trzech miejscach, wszystkie te samoloty wycili tych, panie, Niemców, co do jednego. Jak później, panie, te samoloty odeszły, jak wojsko, panie, wojska się tu odwijały. No jechało to jeden, początek był w plecy, a w Brnowie koniec. Takie. Tak to wojsko, panie, jechało na obronę ruskie. Krowa zabito, kuń zabity tu, siostra mojego, małżonka. Cztery osoby u sąsiadów
było zabite. Cztery trumny jednego dnia do Liniawy. Od razu na to już frontowa linia szła. No, tutaj tu były te okopy, w tym lesie są przecież, a tamci Niemcy byli tam na plecu. No, ale już były rozbitki. Już to były, nie tam linia niemiecka była, nie cała, tylko takie rozbitki. Tu było 20, tam 10, tu 15, o już były rozbitki. A ci to szli Rosjanie już całym frontem. Sygnał bojowym, jak to się mówi. Jak Niemcy uciekały, a ruskie miały wejść, to te mosty pozrywały tu za Korczyńskim. Dwa mosty było zerwane. I my żeśmy do Rykowa uciekli i tam nas było tych chyba z 5 rodzin u Kwintola w Rykowie. I później, ano już ruskie przyszły, już w Rykowie są, to tatusio, ja są nie pójdę, chodź Władzia, pójdziemy do domu. Przyszli.
dorwała zieloni soli, to na spół z piachem było. To w gar sypywała i dopiero tą wodą soliła. Tak było jak teraz. Opowiadam, jakie wymagania tu mają w domu. Mówię, trzeba było w tym czasie być, urodzić się, jak ja byłam. O, to jest stare i niemodne. Była tu taka krawca małego cyra. Błąkała się, to chyba z rok czasu czy coś. Za górami. Za górami, przeważnie za górami. No i złapali ją, przyprowadzili i pod sołtysa na podwórzu, tak to podwórze jest. I tam kilka, ja akurat też poszedłem, to ta Żydówczyna, przecież znała mnie i to se włosy rwała z głowy, bo już śmierć. A oni zadzwonili do przysłuchy, do żandarmerii, żeby przyjechały, bo złapały Żydówkę. I drugi taki wysoki był. Policjant przyjechał. Przyjechał polski policjant. Co? Przyjechał polski policjant. Jeszcze ja wstałem i głową zacząłem tego, bo nie mogłem patrzeć na tę Żydówkę. Nie mogłem patrzeć, kiwnąłem i odwróciłem się i odszedłem w stronę Karwata, tam tego. Dogonił mnie ten taki wysoki był z nim, Szwab. Oczkowic. Nie wiem czy cywil, co? Nie Oczkowic. Cywil to jakiś był cywil, po cywilnemu ubrany, ale to Szwab był. Proszę, jeszcze dostałem ze dwa czy trzy razy w łeb i przyprowadził mnie na to, żeby patrzeć na tę Żydówkę. Jak już później przyjechał ten polski policjant, to ja się wymknąłem, jakoś i uciekłem. A byli tacy ciekawcy, co tam szli. Na ten Kierkut, a on na ten Kierkut tam i tam ją zastrzelił, ten polski policjant. I sołtys musiał przecież iść, poszedł sołtys zaprowadzić gdzie. Proszę panią, całą drogę wyszczekiwała. Kto jej dawał jeść, kto im przenocował, kto ją to, wszyscy. Wszystko wychapała mordą, już tak się wyrażę. I sołtys, później raz byliśmy, bo on miał sklep i tam byliśmy, to powiadał, wygadywała. U Wachowicza coś tam zostawiła, u Foryca, u Karwata, u tych, wszystko chapała, a ten policjant, jak już zastrzelił ją, to miał prawdopodobnie wrócić się do tych widzów, co były i sołtys, i ten sołtys powiadał, widzicie, dobrze, że ja przyjechałem. Bo jak byliby Niemcy, przyjechał Niemiec, to jakby to zrozumiał, to byłoby źle. Jak samoloty nadeszły, ruskie, to jak zapaliły te nasze wioskę we trzech miejscach, wszystkie te samoloty wycięli tych panie Niemców, co do jednego. Jak później panie te samoloty odeszły, jak wojsko, panie, wojska się tu odwijały, najechało to jeden początek był w plecach, a w Brnowie koniec. Takie. Tak to wojsko, panie, jechało na obronę ruskie. Krowa zabito, kuń zabity tu, siostra mojego małżonka. Cztery osoby u sąsiadów było zabite. Cztery trumny jednego dnia do Liniawy. Od razu mnie to już frontowa linia szła. No, tutaj tu były te okopy w tym lesie są przecież, a tamci Niemcy byli tam na plecu, no. Ale już były rozbitki. Już to były, nie tam linia niemiecka była, nie cała, tylko takie rozbitki. Tu było 20, tam 10, tu 15, o już były rozbitki. A ci to szli Rosjanie już całym frontem. Sykmu bojowym, jak to się mówi. Jak Niemcy uciekały, a ruskie miały wejść, to
te mosty pozrywały tu za Korczyńskim. Dwa mosty było zerwane. I my żeśmy do Rykowa uciekli i tam nas było tu chyba z 5 rodzin u Kwintola w Rykowie. I później, ano już ruskie przyszły, już w Rykowie są, to tatusio, ja sum nie pójdę, chodź Władzia, pójdziemy do domu. Przyszli żeśmy, to kury, tak piec był i tam kury jojka niesły. Taka ławka była, to te kury podusiły, trzy te kury udusiły. I nie w chałupie napoliły łodzi, żeby się ugotowały, tylko na stodole na klepisku. U gwardy tak i u nos. I tak piekły te kury. Ale bić to nie biły. Nie biły. Ruskie. No przecież żeśmy się cieszyli, bo już się żeśmy nie boli tak. A w Niemców to się każdy bał. Tak na 100% to, no to trzeba mieć głowę, żeby tak wszystko spamiętać, ale pamiętam. Oho, pamiętam i to mnie bez przerwy w głowie siedzi. Legioniści, miała Polska biedę, sąsiadami trzema zabrali nam ziemię, krzyczą, nie ma Polski, nie ma. A nasz biedny naród, jeno ściska pięści, jeno czeka takiej chwili, że mu się poszczęści. Aż tu huk armatni wtrząsa całym krajem. Co to, wojna się sąsiedzi, pobili się wzajem? Zrywa się nasz dziadek za Polskę wojować. Będzie Polska, komendancie, jeno nas poprowadź. A my wojowali w głodzie po niewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce. Żołnierskie mogiły drogę nam znaczyły, bośmy Polsce dali wszystkie nasze siły. Aż wybiła godzina od dziada pradziada, nasza Polska zrzuciła kajdany ten dzień 11 listopada. Ja pamiętam, miałam dobrą i dobrze się uczyłam. Jeszcze teraz te moje rówieśniki to przypominają. No ale się uczyła dobrze. Wojna wybuchła, 4 klasy się skończyło. Koniec.